Liverpool przegrywa, Atletico Madryt pokonało maszynę Jurgena Kloppa, Erling Haaland załatwił PSG, Borussia Dortmund lepszy od Kylian Mbappé i Neymara. Siemanko, witam was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze o polskich sędziach podczas wczorajszych spotkań Champions League, kontrowersje w spotkaniu Manchester United z Chelsea, czy arbiter miał wpływ na wynik tego meczu, AC Milan wygrywa i ma nową gwiazdę, rok temu piątek, a teraz kolejne problemy Manchesteru City, UEFA dokładnie sprawdza wszystkie dokumenty, a na sam koniec o Mauro Icardim, Real Madrid jest zainteresowany kupnem Argentyńczyka. Standardowo oto kilka osób, które ostatnio zasubskrybowały nasz kanał. Witamy was, no i pamiętajcie, że filmy zawsze pojawiają się o godzinie 6 rano. Każdego z was zachęcam do spróbowania swoich sił w grze Football Team. W ostatnim filmie zaproponowałem, że mogę dołączyć do waszego klubu. I z tego miejsca bardzo dziękuję za tak liczne zaproszenia. Po tym sezonie na pewno gdzieś się wybiorę. I jeszcze na szybko, zanim zaczniemy, wielka wygrana u chłopaków z Obstawiamy Info. Wczoraj puścili na fanpage'a taki kupon, który teraz widzicie i cieszą się z ogromnego profitu. Wbijajcie na ich kanał YouTube, będzie tego więcej. Link oczywiście w opisie pod tym filmem. Zapraszam do oglądania. Nie mam pojęcia, co będzie w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda na kolejny sezon w Borussii Dortmund. Wczoraj w meczu z PSG pokazał, że nie ustępuje umiejętnościami Kylianowi Mbappé czy Neymarowi. Borussia Dortmund w 1/8 finału Champions League pokonała zespół z Paryża 2-1. Od razu powiem, że wczoraj całe spotkanie rozegrał Łukasz Piszczek, dla którego był to 50. mecz w barwach Borussii Dortmund w Champions League, a co więcej nasz rodak był kapitanem drużyny. W tym meczu od samego początku wyróżniał się Jadon Sancho. To on próbował coś wykombinować, pokazywał się do gry i naprawdę było widać, że mu zależy. Jednak pierwsza połowa nie uraczyła nas golami. Na nie musieliśmy poczekać do drugiej części gry. W 69. minucie pierwszy raz w tym meczu trafił Erling Haaland. Goście jednak zebrali siły i postanowili odpowiedzieć. A to udało im się po 6 minutach. Kylian Mbappé wyprzedził rywala, dograł w pole karne, a tam czekał Neymar. Zakończenie tej akcji chyba już znacie. Niestety trzeba jasno powiedzieć, że to Łukasz Piszczek był odpowiedzialny za utratę gola. Neymar stracił krycie. Tylko lepsze ustawienie Polaka mogło sprawić, że piłka nie dotarłaby do Brazylijczyka. W każdym razie ich radość z wyrównania długo nie trwała. W 77. minucie Haaland huknął tak, że opisać się tego nie da. Uderzył z taką siłą, że Keylor Navas ledwo zdążył zareagować. Tak wyglądało drugie trafienie genialnego Norwega. Co więcej, była to już jego 10. bramka w tym sezonie Champions League, a tym samym zrównał się z Robertem Lewandowskim. Po tym meczu Thomas Tuchel, czyli trener PSG, powiedział, że Haaland jest zwierzęciem głodnym goli. No i oczywiście piłkarzem meczu został wybrany niesamowity Norweg. A tak po meczu nazwał go były szef Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke. Haaland jest jak siła natury, jest genialnym strzelcem i to, że gra dla nas jest niesamowite. To my zasłużyliśmy w tym meczu na zwycięstwo. Teraz to presja jest na piłkarzach z Paryża. Liverpool przegrał z Atletico Madryt. Tak dokładnie, nikt z was się nie przesłyszał. Liverpool przegrał. Zmierzyli się z Atletico Madryt i to właśnie hiszpańska drużyna okazała się lepsza. Co prawda skromnie, bo 1-0, ale jednak pokonali wielką maszynę Jurgena Kloppa. Przed meczem mało kto się tego spodziewał, ale w 4. minucie The Reds już przegrywali. Jak do tego doszło? Dokładnie po rzucie rożnym. Piłka trafiła prosto pod nogi Saula, a on nie mógł już nie trafić z 2 metrów do bramki. Po tym wydarzeniu oczywiście to Liverpool przejął inicjatywę. Mieli 71% posiadania piłki w pierwszej połowie, ale dla Atletico w to graj. Piłkarze Diego Simeone potrafią się bronić i to naprawdę bardzo dobrze im wychodziło. Mieli dobry rezultat, więc po co się otwierać i narażać na utratę gola. I taka taktyka podziałała. Tak dobrze się bronili, że tutaj proszę o uwagę, ale Liverpool nie oddał nawet jedynego celnego uderzenia na bramkę Jana Oblaka w pierwszej połowie tego meczu. Ale spokojnie, to nie koniec, bo w drugiej połowie też celnego uderzenia nie było. Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Chamberlain i Origi nie trafili w światło bramki przez 90 minut. To brzmi tak nierealistycznie, że naprawdę ciężko jest w to uwierzyć. Chyba najlepszą okazję na zdobycie gola dla Liverpoolu miał Salah, ale on po uderzeniu głową nie trafił w bramkę. Taki wynik jest szokiem chyba dla każdego, szczególnie z tego względu, że to Liverpool był niepokonany od 14 spotkań i właśnie Atletico Madryt zakończyło ich dobrą passę. Spotkanie również to było bardzo ważne dla Diego Simeone.
W La Lidze Atletico zajmuje dopiero czwartą pozycję, wyprzedza je nawet Getafe, a co więcej do pierwszego Realu Madryt tracą 14 punktów. I właśnie ta słaba sytuacja w lidze sprawiła, że Simeone jest zagrożony i odpadnięcie w 1/8 finału Champions League może skutkować nawet jego zwolnieniem. UEFA wprowadziła nagrody dla piłkarza meczu, tak one wyglądają. Wczoraj za najlepszego piłkarza tego spotkania uznany został Renan Lodi. Tak na jego temat po meczu powiedział Diego Simeone. Lodi pokazał, co potrafi. On już to pokazywał i dalej będzie to robił. Jestem o tym przekonany. Całe spotkanie prowadził Szymon Marciniak wraz ze swoimi asystentami, którzy również są Polakami. Nie miał jakoś dużo pracy w tym meczu, raczej w oczy się nie rzucał i moim zdaniem dobrze prowadził ten mecz. Jednak innego zdania chyba są kibice Liverpoolu, a szczególnie w brytyjskich mediach społecznościowych. To oni wytykają Polakowi błędy, jednak umówmy się, są to prawdopodobnie kibice, którzy nie mogą pogodzić się z porażką. Manchester United już po raz kolejny pokonał Chelsea. Tym razem w ramach 26. kolejki Premier League. Mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla gości. Pierwsze trafienie zanotował w 45. minucie Anthony Martial, a Romelu Bissaka zabawił się z obrońcą, po czym idealnie dośrodkował na głowę Francuza. Kolejne trafienie w 66. minucie zaliczył Harry Maguire. Tym razem z rzutu rożnego dośrodkowywał Bruno Fernandes. Było to jego pierwsze trafienie dla Manchester United w lidze. W związku z tym meczem pojawiło się wiele kontrowersji odnośnie pracy sędziego. Zdaniem wielu już w pierwszej połowie zdobywca drugiego gola dla Czerwonych Diabłów powinien opuścić boisko. Powodem jest to zachowanie. Arbiter za to nie pokazał nawet żółtej kartki. Anglik po meczu tłumaczył, że był to odruch bezwarunkowy, ponieważ sądził, że Michy Batshuayi spadnie na niego. Jednak tak naprawdę chwilę wcześniej powinien być odgwizdany faul piłkarza Chelsea. Napastnik zaatakował łokciem plecy Maguire'a, co spowodowało jego upadek. Sędzia również w tym meczu nie uznał dwóch goli zdobytych przez piłkarzy Franka Lamparda. Pierwszego po faulu na Brendonie Williamsie, a drugiego po minimalnym spalonym. Poniedziałkowe zwycięstwo Manchester United oznacza, że tak w obecnej chwili prezentuje się tabela Premier League. Manchester United na tylko 3 punkty zbliżył się do czwartej Chelsea. W poniedziałek swój mecz rozegrał również AC Milan. Na własnym stadionie pokonali Torino 1-0. Jedynego gola w tym meczu w 25. minucie zdobył nie Zlatan Ibrahimowicz, a Ante Rebic. Jak przed rokiem to Krzysztof Piątek był bohaterem AC Milanu, tak obecnie jest nim właśnie Chorwat Ante Rebic. W ostatnich 7 spotkaniach zdobył 6 goli. Tak obecnie prezentuje się tabela Serie A. Przechodzimy do tematu Manchesteru City. Nic się nie zmieniło w sprawie naruszeń finansowego fair play przez obywateli. Dalej aktualny jest 2-letni zakaz występu w europejskich pucharach oraz 30 milionów euro grzywny. Angielska prasa donosi jednak, że nie tylko taka kara może być na nich nałożona. Nie mówię w tym momencie o możliwej degradacji klubu nawet do czwartej ligi, a chodzi mi dokładnie o kontrakty sponsorskie. UEFA zamierza przejrzeć wszystkie dokumenty dotyczące sponsorów Manchesteru City. Podejrzewają, że firmy pochodzące ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które sponsorują obywateli, mogą być powiązane z szejkiem, który jest właścicielem klubu, a to jest oczywiście zabronione. Jeśli to okaże się prawdą, możemy spodziewać się kolejnych kar nakładanych na drużynę Pepa Guardioli. Hiszpańskie media podają, że Mauro Icardi w przyszłym sezonie może trafić na Estadio Santiago Bernabeu. Real chce wzmocnić linię ataku, aby Karim Benzema miał wsparcie. Obecnie Argentyńczyk jest wypożyczony z Interu Mediolan do PSG. Jeśli nie zdecydowałby się podpisać nowej umowy na kolejne lata, Real Madrid zamierza o niego powalczyć. Jednak PSG ma prawo wykupić go za 70 milionów euro. Jednak raczej oni nie wydają się być skłonni zapłacić takich pieniędzy za piłkarza Interu Mediolan, a co więcej sam Icardi ma nie być do końca przekonany, aby pozostać w Paryżu. Real Madrid zamierza zapłacić nawet 80 milionów euro, co na pewno przekona Inter, który w obecnej chwili nie widzi dla Icardiego miejsca w swoim składzie. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zachęcam, abyście ocenili ten film oraz zasubskrybowali nasz kanał. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Do usłyszenia.